jest czwarty sezon czy piąty? To jest do siebie pytanie. Ja pierdolę, nie wiem. Grzegorz Szabla driftuje profesjonalnie, no to raczej od dwóch. Nazywam się Rafał Barzycki, driftuję od 3 lat. Nazywam się Blanka Turska, driftuję piąty rok, piąty sezon. To jest mój piąty sezon na driftowo. Nazywam się Maciej Jarkiewicz, driftuję od lat już chyba 12 albo 13. Cześć, Kasprzyk Bartek, Fasola z tej strony. 14 lat bawię się w drifting. Nazywam się Piotr Klikuciński, z driftingiem jestem związany od 14 lat. Cześć, nazywam się Łukasz Warnowski, z driftem i z drift open jestem związany od zawsze. Dlaczego trafiłam na drifting? To jest dobre pytanie, bo w mojej rodzinie wujek Mario Graziani jeździł w rajdach. I gdzieś te rajdy, gdzieś te samochody kiełkowały w młodości. Natomiast był taki impuls, kiedy już miałam dosyć jeździectwa. Zobaczyłam reportaż z Bartkiem Ostałowskim. I mówię, kurczę, on może driftować, to czemu ja nie mogę? To była stacja Orlenu, którą się mijało dookoła i to były pierwsze drifty. Pierwszy zakręt w lewą stronę z kierą w prawą stronę. Więc no to tak, to rzeczywiście, to stacja Orlenu tutaj na Łodzi, na Aleju Łukasza. To był trening driftu na torze Wyrazowie w 2007. Ja tam zajechałem zupełnie przypadkowo i dla mnie to było wielkie wow. Kiedy przyjechałem na imprezę Drift Open, jeszcze wtedy nie Drift Open, czyli troszeczkę Drift Open na Wyrazów i zobaczyłem mojego idola, czyli naszego dzisiejszego sędziego Przemka Jęczaka w swojej Z3 Coupe, która była moim ukochanym samochodem wtedy i do tej pory nim jest. Jak driftuje i wygrywa zawody i zdobywa Mistrzostwo Polski Drift Open i to mnie tak ruszyło, że po prostu w tym momencie wszystko inne przestało dla mnie istnieć. To wyglądało tak, że jak wspominaliśmy Kasus, który stworzył drift, wcześniej poznaliśmy się jako pasjonaci BMW na forum BMW 5R. Robiliśmy imprezy wspólnie z klubem RWD, którego też również Piotrek, Dominik Fla, który też był zawodnikiem, i kilkanaście innych osób tworzyło i robiliśmy takie luźne zawody sprawnościowe, czasowe, typowo dla fanów BMW. Wtedy przyjechał Wojtek Głupkowski, Ogień, który no, pojechał tą trasę driftem. No i tak mówiliśmy, fajne, tak? I, no i tak dalej zaczęło się to kręcić. Już próbowałem gdzieś tam na szutrach, na jakichś bocznych drogach próbować tego poślizgu. Także wszystko kombinowałem, żeby wykorzystać fizykę i zarzucić to auto bokiem i to już mnie jarało od bardzo, bardzo dawna. Jak kupiłem swoje BMW i zacząłem kręcić się wokół tej latarni, to po 2 dniach stwierdziłem, że to jest nudne i że trzeba szukać czegoś więcej i szukać jakichś bardziej umiejętności, nie tylko i wyłącznie kręcenia się w kółko, bo też nawet moja narzeczona była znudzona jeżdżenia ze mną po jednym dniu. Pierwszy taki tematyczny, jako że byłem fanem marki BMW, pierwszy turniej driftu był o nazwie BMW Drift Day na torze Wyrazowie właśnie. Tylko dedykowany dla marki BMW. No i okazało się, że był wielki szał. Zjechało się mnóstwo ludzi, mnóstwo zawodników. To były jeszcze takie dzikie czasy. Część przyjechał na lawetach, część na kołach. To całkiem inna bajka niż teraz, to co teraz jest. Pierwsze zawody rzeczywiście, no to chyba taki kultowy Wyrazów, czy tam się jeździło jeszcze BMW Z3, kabriolet, no przerobiono oczywiście silnik, jakieś tam już było wstawione 4-4 z kompresorem, no był czas, nie, wtedy, no ale to jeszcze, to były takie zawody, że tam ja nie pamiętam, czy zdecydowanie u mnie, ale na pewno kogoś jeszcze antena CB na tylnym z bagażniku, klapie bagażnika, więc no to było takie, ten, i to nam tylko kolega obecny
mój przyjaciel Waluś, z którym przeskoczyłem Z-ką przez cztery opony i zakręciliśmy toro połowę. Takim cywilnym autem, stricte do jazdy aerografy, w ogóle taka wykuchana ta Z-trójeczka. I wtedy chyba stwierdziłem, że no trzeba wejść w jakiś tam, zrobić ten następny krok, że no musi być zdecydowanie auto do driftu i auto do, na drogę, bo to się nie da tak zapakować opony do bagażnika i przyjechać do, i brać udział w zawodach, bo to, to jest jednak już takie. Tak naprawdę, no to wiadomo, że cały czas internet obserwowałem, te ligi profesjonalne. No i co, no pierwsza runda taka fajna, która się trafiła, to była Green Hell. Zawsze chciałem wystartować w rundzie leśnej. Masz cały dzień, wyładowujesz się i w tym momencie złapałem tego, jak to się mówi, bakcyla na drift. I od tego momentu wszystkie priorytety w życiu się zmieniły. Tak, ja zacząłem pracować, żeby driftować. Co, to była długa droga, bo po pierwsze finanse, po drugie powoli musiałam się jakby przestawić na troszeczkę inną dyscyplinę, gdzie wcześniej trenowałam codziennie 5-6 godzin, czasem 7, a tu nagle raz w tygodniu trening na lotnisku. To jest to. To należy robić, to jest fajne, to jest ten sport, który należy kochać i od tego momentu jestem związany z driftem. Nie wiem, który to jest rok, ale jeśli kojarzycie stare logo Drift Open, to od kiedy pojawił się ten nowy, obecny, aktualny logo Drift Open, to od tego momentu ja też Drift Open jestem. Drift Open jest całym moim życiem, tak? Oprócz mojej rodziny i to Drift Open i ekipa jest moim życiem. W następnym roku zrobiliśmy jeszcze jedne zawody BMW Drift Day oraz Drift Open, czyli dla wszystkich. Jedne takie zawody na torze wyrazowym. I wtedy narodził się też pomysł, że można zrobić serię całą ligę. No i w 2010 wystartowaliśmy z trzyrundową ligę. Po prostu muszę wykonać dobry przejazd i wiem, że tutaj w tym sporcie każdy błąd powoduje jednorazowy, zerowy błąd powoduje, że wypadasz, tak? Dlatego ja staram się mimo wszystko kontrolować te emocje, ale nie da się ich zupełnie usunąć. No, jesteśmy tylko ludźmi i każdy przyjechał tutaj nie po to, żeby zrobić sobie trening, tylko żeby jednak w tych zawodach się pokazać jakoś. Wiesz co, to jest tak jak, ja już rzeczywiście, to jest tak jak z dziećmi na przykład, nie? Jak dzieci rosną i są małe i znasz ludzi, którzy mają małe dziecko i przychodzisz do nich co rok, bo to dziecko jest coraz większe, nie? Ale jak jesteś z tym dzieckiem cały czas, to ono jest cały czas takie samo. Więc z driftem jest, ja w tym drifcie jestem cały czas, ja nie miałem jakiejś tam mega przerwy. Widzę ten rozwój oczywiście, bo pamiętam, że jeździłem na 36-litrowym silnikiem i jeździłem z Piotrem Więckiem i wygrywałem zawody, że tak powiem, w parę z Piotrkiem, nie? No to wtedy to on był też na początku swojej drogi. W drifcie trzeba bardzo dużo trenować i ważne są wyjeżdżone godziny. Mieliśmy wszystko pod nosem, jako że jesteśmy z Częstochowy, tor wyrazów jest koło Częstochowy. No wiadomo, ten tor nie miał żadnej infrastruktury, ale dla nas to była mega nauka. Także jak później przenieśliśmy się na inne tory w Polsce, to już tak, gdzie wszystko już było. Prąd, szok, woda, to już dla nas był ten, to już bułka z masłem. Drift Open psychicznie, czasowo, finansowo wykańcza. Ale co, no mam na pewno jakieś załamania. Głównym motorem tego, żebym się nie załamał, jest moja żona, która mówi, no dałeś siebie tyle już, no to nie możesz tego odpuścić, za co ją doceniam i szanuję to mega. No i co, no i przede wszystkim zawodnicy, tak, którzy po każdej rundzie przychodzą i mówią, Faso, rób to dalej, super, cieszymy się, że możemy u ciebie jeździć. To nie tyle wynika z tego,
że, nie wiem, jest wymagana większa ilość pracy, to wynika raczej z tego, że my tą większą ilość pracy chcemy do tego dołożyć, bo chcemy robić to dobrze, chcemy, żeby i kibice byli zadowoleni, chcemy, żeby zawodnicy dobrze się bawili, żeby przyjeżdżali, żeby byli dobrze oceniali, żeby mieli fajne zawody, żeby wszystko było dobrze zorganizowane, wszystko z harmonogramem. Staramy się, żeby po prostu robić to jak najlepiej, bo to jest też nasza taka... Taki nasz taki, ja nie wiem jak to powiedzieć. Dziecko w sobie. Tak, taki to Drift Open traktujemy nasze dziecko, tak? Klimat jaki tutaj jest, no to już naprawdę ktoś tu musi być i poznać to od podszewki, jak to wygląda i zrozumie, dlaczego tutaj jeździmy. Jak tu przyjeżdżam, to zawsze widzę uśmiech na twarzach wszystkich. Jest taka jakby trochę wielka rodzina, driftingowa rodzina. Natomiast przyciąga ta liga tym, że stawia nam naprawdę trudne zadania i naprawdę bardzo rozwojowe rundy. Ludzie, którzy mnie znają, w jakiś sposób śledzą, że tak powiem, karierę sportowca, powiedzmy, teraz to już nie wiem, czy sportowca, czy cyrkowca, bo jak widzę te nasze występy, czy niektóre tory, to ja już nie wiem, czy my jesteśmy rzeczywiście sportowcami, czy cyrkowcami, bo to jest już taka sztuka kombinowania, nie? Moim celem na ten sezon jest to, żeby jedną rundę stanąć na podium w tym roku. W następnym roku chcę w klasie pro, w klasyfikacji generalnej osiągnąć też podium. Teraz liczę na jedną rundę, może być różnie. Natomiast ambicje są po to, żeby je spełniać. Ja jestem osobą, która ma takie marzenia bardzo wygórowane i uważam, że nie spełnią się to trudno, zrobiliśmy co mogliśmy, ale jak się spełnią, to będzie mega radocha. No ale potem już jakby straciłem nerwy do tego wszystkiego, bo to jednak bardzo mnie to angażowało. Organizacja zawodów, nawet trzy rundy w roku, to jest mega przedsięwzięcie. Po prostu wypaliłem się totalnie, mówię albo to kończę, albo przekazuję to komuś dalej, nie? No i wtedy Bartek Kasprzyk z Łukaszem Baranowskim mówił, dobra, my pociągniemy to dalej. Ja wtedy odpuściłem, bo już miałem wszystkiego dość, nie? Bo naprawdę to jest mnóstwo pracy, kosztuje nerw. My po prostu staramy się zawsze robić wszystko tak, żeby to było jak najlepiej dla wszystkich. Nie tylko dla nas, bo to nie na tym polega. No i patrzymy jak rośnie, tak? I się cieszymy. I fajnie, bo co roku to jest lepsze, co roku jest więcej zawodników, co roku wszyscy są bardziej zadowoleni, zwiedzamy nowe miejsca, robimy nowe trasy, robimy nowe zawody, robimy rundy w miastach, robimy rundy w górach, robimy rundy na torze w Kielcach, w górach. Także no, pełna różnorodność i no, każde zawody zaskakują troszeczkę inaczej. No i to, że przede wszystkim widzę, tak, jaką jesteśmy siłą Drift Open, jak jesteśmy rozpoznawalną marką. No i przede wszystkim, no i ta atmosfera cała, tak? No kibice, zawodnicy i ten taki klimat rodzinny, no to trzyma. No a tak mówię, no załamanie mam, można powiedzieć, co koniec sezonu, tak? Że mówię, nie, następnego sezonu nie robię, ale... Jak to można zostawić? No, jak to można zostawić? On the right side, okay, as always, take care as a chaser that... Wiesz, no to jest tak, że ja mam swoje lata i rzeczywiście jestem takim trochę papa drift i to wszyscy, przynajmniej większość tych zawodników, którzy się do mną prześciga, to mogą być moimi synami, córkami, a nie poniekąd jakby komuś tam za pierwszym razem wyszło, to może i wnukami, nie? Więc wiesz, to jest tak różnie, ale to nie ma kompleksów żadnych, wiesz, ja nie muszę za nimi biegać, ja mu to daję gazu, więc to nie jest jakiś sport, to daje bocznictwo, ja mogę trenować do 80 roku życia, więc tutaj... Co, jestem sportowcem. Jestem przyzwyczajona do tego, że faktycznie ten sport istnieje w moim życiu już od dziecka i to jest taka chęć bycia jeszcze lepszym. Wiesz co, to jest trudne pytanie. Sam nieraz często je sobie zadaję, czy warto, czy nie, ale tak naprawdę jest to moja pasja od najmłodszych lat i nieraz, tak jak wspomniałeś, nieraz cały miesiąc trzeba na to pracować, żeby tu przyjechać. I też nie jest lekko, bo musimy tu zasuwać z kołami,
tak jak dzisiaj mamy tu wysokie temperatury w pocie czoła. To jest Ola, moja narzeczona, która przy moich znajomych zaczęła nazywać mnie Bubu. I moi znajomi od razu podłapali, hi, ha, bu. I mówię, no chwytliwe, krótkie, ładne, no mówię, bardzo dobra nazwa na markę oraz team. Zawodnicy przyjeżdżają takimi samochodami, że szok, nie? Wtedy naprawdę, tak jak mówiłem, niektórzy przyjeżdżali na lawetach, niektórzy na kołach, to wszystko raczkowało, nie? A żeby to wypromować, naprawdę trzeba było włożyć mnóstwo pracy. Niektóre rundy wymagają troszeczkę więcej pracy, niektóre troszeczkę mniej, ale to zawsze jest naprawdę angażujące wyzwanie. Ale jak przyjeżdżamy na miejsce, to ten klimat i to, jak ci ludzie się tutaj wszyscy dobrze bawią, i zawodnicy, i kibice, i nawet nasza ekipa, tak? To buduje. Więc po tych 15 minutach, jak się już przyjedzie na miejsce, to ten całe zmęczenie, to wszystko po prostu spada z człowieka i już żyjemy tym eventem, już żyjemy tym, co się będzie tutaj w sobotę i niedzielę działo. No w tym momencie my mamy przed sobą jeszcze ta runda, która się jeszcze nie zaczęła, tak? Zaczyna się jutro. Mamy jeszcze Czarną Górę i mamy finał w Toruniu, a my już jesteśmy na prawie finiszu zakończenia 2023 roku, który jest naszym 15-leciem. Powiem ci, że sportowcy mają lepiej w życiu, dlatego że to jest taki moment, kiedy całkowicie się uziemiamy i czujemy faktycznie wszystko, nie to, co jest teraz, czyli życie w chmurze, ale faktycznie czujemy ciałem i wszystkim to, co się dzieje. Każda osoba, która tak naprawdę miałaby okazję spróbować, nawet przedriftować sobie na małym placu, to jest taka nauka do jazdy potem z rodziną na wakacje, gdy coś się wydarzy, wiesz, co się zdarzy z samochodem, wiesz, jak zareagować. No po prostu mistrzostwo dla mnie. Ja, jak odnalazłem tylko ten sport, za każdym razem walczę cały miesiąc, żeby dzień driftować i mam cały miesiąc szczęśliwy, tak? Więc to... No, sama jazda, nawet te miejsca, które zajmujemy, to wiadomo, że to jest wisienka na torcie. Ja to ogólnie, całe te zawody, to co robimy, to nazywam to tortem, bo to co robimy, to co kochamy, to jest to, powiedzmy, taki tort, a jeżeli zajmujemy jakieś fajne miejsca, stajemy na tym podium, no to jest ta wisienka na torcie, ale sam tort smakuje naprawdę bardzo fajnie. Rzeczywiście jest to super przeżycie, każdemu polecam taką nutkę adrenaliny, rywalizacji. Całe środowisko driftciarskie, ci młodzi, starzy, różni ludzie, oni są przesympatyczni. To jest taka ekipa, czy wy od mediów, czy właściciele, czy organizatorzy, czy startowi. Przecież my to jesteśmy jedną wielką bandą. Tak, to są niezapomniane chwile, wieczory, różne takie, ja już nie wspomnę o jakichś tam, to nie mówię o jakichś tam imprezach, czy coś, ale te rozmowy, każdy coś tam powie, każdy wnosi coś swojego, to jest naprawdę niezapomniane chwile. No to jest najważniejsza rzecz, no jesteśmy przyjaciółmi i no mówię, ja traktuję tych ludzi jako przyjaciół i tacy będą do końca życia dla mnie, tak? Czy będę miał 60 lat, czy będę miał 40 parę, to będą zawsze moi przyjaciele i będę ich miło wspominał. No to są najpiękniejsze chwile mojego życia, tak? Drift. Wyobrażasz sobie, że zrezygnujesz z tej ligi, nie wiem, za rok, za dwa? Chodzi ci takie rzeczy po głowie, czy raczej czujesz, że to będzie bardzo, bardzo długo z tobą jeszcze? Co roku takie rzeczy chodzą mi po głowie, ale co roku tu jestem. A to dlaczego tu jesteś? Bo lubię ten klimat, lubię to, co się tutaj dzieje, wiesz. Czasem to mi się nawet nie chce tu przyjechać, ale jak już tu jestem, no to raz, że bardzo dobra zabawa. Spotykam się ze starymi znajomymi. Dużo, dużo fajnych przejazdów. My traktujemy drift jak rodzinę i traktujemy zawodników jako członków tej rodziny. My traktujemy wszystkich inaczej, traktujemy wszystkich tak, jak chcielibyśmy być traktowani sami. Czyli traktujemy wszystkich z szacunkiem, staramy się być dla wszystkich w porządku, staramy się być fair. Robimy wszystko, żeby zawody naprawdę przebiegały bez najmniejszych poślizgów, żeby zawodnicy, nie wiem, my stawiamy na takie, wydaje się, drobne rzeczy, tak? Bo dla kogoś, kto organizuje zawody driftingowe, to może być drobna rzecz, że na przykład zawodnik spędzi 15 minut w samochodzie dłużej. Kuba! Dudek! Mówię drift, wy mówicie?
Open! 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 Warto chwalić to, co powstaje w naszym kraju i rozwija się na całą Europę.